Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat Awaty Dwójki. Akurat miałem okazję polatania nią przez pełne 4 dni, także sporo widziałem. Lataliśmy przez całe dni, czyli ładowaliśmy ją i lataliśmy non-stop. Mieliśmy zestaw ten większy z 3 akumulatorami, duży powerbank ze sobą przenośny i szybką ładowarkę, więc można było latać cały czas. Pogoda nam sprzyjała, lataliśmy od świtu do zmierzchu. Słuchajcie, o czym chciałem powiedzieć. Czy warto tego drona kupić? Opowiem trochę na temat jego wad i zalet przede wszystkim. Dla kogo on jest? Jakie możliwości ten dron ma? Jakie ma ograniczenia? I co też go dyskwalifikuje, przynajmniej w moich oczach? W tym odcinku powiem Wam szczerze, jak na spowiedzi, jak to wygląda z mojej perspektywy, kiedy poświęciliśmy na Awatę Dwójkę 4 dni i latało bardzo wiele osób. To nie są tylko moje opinie, ale opinie całej ekipy, bo na moich warsztatach plenerowych było w sumie około 11 osób razem z naszą załogą, więc całkiem bogate doświadczenie. Przede wszystkim słuchajcie, o czym chciałem powiedzieć. Jakie są jej podstawowe zalety? Jest cicha. W porównaniu do jedynki zdecydowanie bardziej przyjazny dźwięk i to jest podstawa, dlatego można latać nią bliżej ludzi. Patrzyliśmy mniej więcej, obserwowaliśmy ludzi w parku, jak się zachowują, gdy przechodzili obok latającej pomiędzy drzewami Awaty i już takie dziewczyny gapiły się cały czas w telefon, będąc 15-20 metrów od Awaty, więc nie jest źle. Oczywiście tam jeszcze były ptaki, był szum, liści i ruch normalny, więc spokojnie, były inne czynniki, ale jest na tyle cicha, że nie jest na pewno uciążliwa, tak jak jedynka. Długi czas lotu to jest druga bardzo duża zaleta. Super sprawa, bo jeżeli masz na przykład transmisję live, albo jakieś dłuższe ujęcia, czy musisz poczekać, aż nadjedzie auto, czy przejeżdża więcej tych samochodów, bo to są na przykład rajdy, to można zrobić super rzeczy. I faktycznie rewelacyjna sprawa. Tutaj działaliśmy na karcie 256 GB, czyli można było w nieskończoność nagrywać i tak się to właśnie działo, że nagrywaliśmy wszystko jak leciało, prawda? Różne ustawienia przećwiczyliśmy, różne parametry, zarówno wideo, jak i zrobiliśmy tutaj haka na FCC i też mogę Wam o tym za chwilę powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakość obrazu w goglach, jest bardzo dobra. O4 spisuje się świetnie. To, co mi się podoba w goglach 3, to fakt, że równo rozkłada się ostrość w całym polu widzenia, czyli nie ma tak jak w dwójkach, że są niewygodne, cisną i że nie widać ostro na przykład telemetrii. Tutaj jest naprawdę super. No i oczywiście łatwość użytkowania dla początkujących to jest ekstra sprawa. No i teraz parę słów na temat początkujących. Jest to na pewno mega zestaw, mega dron. Musisz tylko wyskoczyć z paru ładnych tysięcy złotych i masz wszystko w jednym pudełku. Nie musisz się przejmować ładowaniem, doborem pakietów, akcesoriów, doborem silników, czy ramy, czy budowaniem tego drona. Masz wszystko. Masz gwarancję, serwis, DJI Carry Fresh, jak popsujesz nawet czy rozbijesz, czy go zniszczysz, to ci wymienią na nowy za jakąś drobną opłatą i to jest super sprawa, nie? Żona może podładować przez USB-C czy mąż i wygląda to naprawdę świetnie. Można w zależności od tego, co chcemy robić, można latać na zwykłym tym bakłażanie, czyli pindolu jednorękim, albo dokupić sobie aparaturę, tą DJI RC V3 już, tak? To jest wersja trzecia. I to fajnie naprawdę działa z tą trójką, jest troszeczkę lepsza. Natomiast też nie ma szału, bo jest daleko w tyle za najlepszymi radiami, na przykład firmy Radio Master, czy choćby Tango 2. No ale dobra, jest łatwa w obsłudze, każdy może latać, czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z grupą początkujących, to każdy z nich może zaznać tego efektu zanurzenia i popularyzacja FPV jest dzięki temu bardzo powszechna i DJI tutaj idzie w tą stronę. Tu u nas w Polsce ta Awata jest stosunkowo droga, bo faktycznie dealer na Polskę narzuca swoje ceny, swoje kursy. Natomiast jak widziałem ceny najkorzystniejsze, to faktycznie na MediaMarkt.de, tam można kupić ją już poniżej 1000 euro w zestawie podstawowym. No i też w Holandii na stronie DJI.com można kupić bez VAT-u, czy nawet w bardziej preferencyjnych cenach niż u nas. My robiliśmy dużo testów, wszyscy polatali, staraliśmy się dać z siebie wszystko i to wyglądało ok. To, o czym chciałem powiedzieć dla osób, które są już bardziej obyte w FPV, latały wieloma dronami, co może tutaj być korzyścią? Na pewno fakt, że mamy dobry zasięg po tym haku FCC,
Można go bardzo fajnie podkręcić, czyli ustawienia mu zmieniamy Gain and Expo Settings. Mniej więcej ściągałem o połowę tych wartości, ale dokładne te tabelki pokazywałem na Instagramie i też mogę Wam tutaj podpiąć, czy wpisać to pod filmem w opisie. W każdym razie Long Range Freestyle Cinematic można robić, jest to taka hybryda. Freestyle nie radzi sobie za dobrze, jeżeli chodzi o wyjście z dive'ów. No i też nie jest taki dynamiczny, nawet w tej wersji FCC. Wiadomo, w stosunku do masy i do siły wiatru ma dosyć dużą powierzchnię, więc to nie jest super jednostka na FCC. Odstaje oczywiście, mówiąc do osób doświadczonych, odstaje od CineLoga, jeżeli chodzi o precyzję lotu, chociaż daliśmy radę wyciągnąć naprawdę z niego dobre wartości, bo i dynamikę, i precyzję podciągnęliśmy, natomiast to nie jest ani CineLog 25, to nie będzie CineLogiem 25, ani to nie będzie 5-calowym kopterem, więc jeżeli jesteś przyzwyczajony do swojej piątki jeszcze na 6S, albo jak jesteś przyzwyczajony do bardzo delikatnych lotów CineLogiem 25 albo podobnym dronem typu Pavo, to zdecydowanie te twoje drony będą lepsze niż Avata. Avata jest takim all-rounderem, czyli można nim latać właściwie wszędzie, robić wszystko i próbować, aczkolwiek w niczym nie jest doskonała. Może oprócz początkujących, nie? W zestawie nie ma aparatury, to jest bardzo duża wada, jeżeli chodzi o to, co DJI wyprawia, bo dają nam jednorękiego bandytę, czyli Dildosa czy Bakłażana. To jest totalny dramat, szczególnie dla osób, które już latały i wiedzą, o co chodzi. Nie ma opcji wyboru zestawu z normalnym kontrolerem, więc to jest fatalne. Druga rzecz to jest klasa C1, ona ogranicza bardzo moc, czyli dron ma bardzo małą moc wyjściową i też niewielką prędkość, bo do 19 metrów na sekundę. My po zrobieniu haka FPV osiągnęliśmy takie parametry jak prędkość maksymalna 126 km na godzinę. To jest największa prędkość, jaką zanotowaliśmy tą Avatą. Jeżeli chodzi o zasięgi, można spokojnie latać. Mieliśmy 9 osób, ustawiliśmy się jako spotterzy, widzieliśmy wszystko idealnie. 2,5 km, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że wiatr tutaj też jest kluczowy, bo ledwo wróciliśmy z tego dystansu, więc 2,5 km to jest fajny wynik i można go robić. Trzeba pamiętać bardziej o akumulatorze niż o samym zasięgu, tylko trzeba się ustawić w pustym terenie, tam gdzie nie ma żadnych przeszkód, najlepiej wyżej, najlepiej też poza Unią Europejską, jechać sobie na fajne wczasy, bo w tym kraju u nas nic się nie da zrobić, ale można sobie polatać na przykład w Bośni, czy w Albanii, czy w Czarnogórze, w krajach, które nie są jeszcze w Unii Europejskiej, nie? No i teraz cena, prawda? To, co jest bardzo słabe, to kompatybilność. Niby cena dobra, ale niedobra, bo po pierwsze, jak kupisz te gogle, no to już nie polatasz innymi dronami. Umówmy się. Kupisz to radio w zestawie, nie polatasz na innych dronach. Więc dużym nieporozumieniem oprócz samego zestawu jest kompatybilność, prawda? I tego trzeba być świadomym, że kupujesz cały zestaw tylko dedykowany do Avaty, a nie możesz już polatać na niczym innym. Ja mam w tej chwili około 17 kopterów FPV u siebie i zdecydowałem się nie kupować tej Avaty, dopóki nie będziemy wiedzieli, jak wyglądają aktualizacje i z czym ona będzie finalnie kompatybilna. DJI nie może nas prowadzić tak na sznurku jak konia z klapami na oczach, tylko oni muszą trochę wyjść nam naprzeciw, ogarnąć się. Już nawet nie mówię o polskiej dystrybucji, ale ogólnie o DJI Global. Więc takich rzeczy się po prostu nie robi. Jeżeli chodzi o filtry, niby fajne te filtry z DJI, ale niestety nam spadł już jeden przy pierwszym upadku. W pierwszym dniu zgubiliśmy ND8, więc będą jeszcze filtry z Freewella. Zobaczymy, jak one będą wyglądały, natomiast te filtry seryjne uważam, że są za słabo montowane, no bo nie może być tak, że przy pierwszym crashu zostawiamy najważniejszy filtr terek, czyli ND8. Ogólnie nie ma tragedii, ale też nie ma szału, tak? Dla osób początkujących to jest wejście w ogóle w inny świat, to jest faktycznie zupełnie inna wartość. Dla osób, które już latają i latały, mało kto kupi tego drona, a jeżeli kupi, to mało kto go zatrzyma w stanie dzisiejszym, bo jeżeli się to zmieni, jeżeli będzie kompatybilny przynajmniej z osprzętem do O3, to już będzie lepiej. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała premiera DJI O4 tego modułu L-Unit, czyli VTX-u, czyli nadajnika wideo z kamerą. Zobaczymy, jak gabaryty, czy to będzie się wpasowywało w jakiekolwiek ramy, które istnieją na rynku, kiedy będzie ten system wprowadzony,
na bazie Awaty dwójki, jaka cena będzie i tak dalej. Podsumowując, nie jest źle, ja tutaj starałem się wycisnąć z niego wszystko, więc oprócz haka poustawiałem go, patrzyłem na różne ustawienia kamery, jeżeli chodzi o między innymi tutaj rozdzielczość, ale też jeżeli chodzi o profil kolorystyczny, bitrate, no i ustawienia czy manualne ekspozycji, czy automatyczne. Sprawdziliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy, patrzyliśmy jak on na jakiej minimalnej wysokości może latać, jak on się zachowuje po zmianie gain and expo settings i mogę powiedzieć, że nie jest zły, jest taki solidny średniak all around, nie jest to ani wybitny dron, bo to nigdy nie będzie Markiem 5, ani nigdy nie będzie Cinelogiem 25, czy nigdy nie będzie Pavo, ani nigdy nie będzie Chimerą z iFlighta, czy Nazgulem, tylko to będzie po prostu taki solidny średniak. No i z tą myślą chciałbym Was tutaj zostawić. Nie wiem, czy jakiś link znajdę, jeżeli byście chcieli go kupić taniej, można go kupić na DJI.com. Jak znajdę chwilę, to Wam ten link udostępnię też w opisie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych epizodach. Już wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.